Cześć, siemanko, witajcie, jestem Stolicy Zmanidzi, spotykamy w Farmiga 10, kolejny odcinek serii od przybytku do nabytku. Generalnie tak, ja już może wsiądę sobie z gaszy do dżungirka, wsiądę sobie do 60, pogadamy troszkę. Odcinek w ogóle miał się zaczynać inaczej, ponieważ doprowadziłem 904 do mechanika. Będzie robił napęd, będzie wykładzinę robił w środku, to pokazywałem. Ale dlaczego ja to w ogóle mówię, o tak powiem wpierw. Dlaczego to wszystko mówię? Ponieważ... źle, czekajcie. Zaktualizowałem już w końcu tego GPS-a. Dlaczego ja to wam mówię? Ponieważ... zaktualizowałem OBS-a. Właśnie tak zaktualizowałem. Tak zaktualizowałem OBS-a, że... Czekajcie, żeby się rozłożyć. Tak zaktualizowałem OBS-a, że przestawiłem się ustawienia. Nigdy tak nie miałem, że ustawienia nagle jakby resetowały się do domyślnych. Tylko MP4 zostało. Czekajcie, teraz tak, czekajcie, bo ja... A ile dajemy? 4 tony? Mi się wydaje, że tak 4 tony na hektar będzie dobrze, teraz sypałem 5 bodajże. Ale tak było, że no, tam dam 4,5, o. Dobra. Generalnie tak. Coś się działo. No, zaktualizowałem OBS-a, no i oczywiście się nic... Oczywiście zaktualizowałem OBS-a i... co się stało? Ustawienia mi się zrestowały i tak nagrałem film, zrobiłem zdjęcie, żeby dla grafika wysłać miniaturkę. No i wszystko fajnie, włączam tam, wiecie, przeglądarkę, włączam film do przesyłania, wybieram film, patrzę 2 minuty. Mówię, o co chodzi, mówię, jakiś internet dzisiaj dobry jest. Tak zawsze przesyłam około 15 minut, bo filmy ważą około 10, 15, do 20 giga. No i tak patrzę, kurde no, 3 minuty patrzę, no 200 mega, 600 mega. Patrzę jakość do dupy, mówię dobra, załamałem się, już wyłączyłem farmingę, poszedłem sobie trochę poleżeć. Ale teraz chwilę już się ogarnąłem. To się mówi, poleżałem. Chwilkę poleżałem. No i już się, jak to się mówi, uspokoiłem to wszystko, no i wchodzę nagrywać kolejny raz. Tylko jedyny minus, że jak wiecie, nagrałem, wpierw nagrałem, później wiecie, ogarnąłem tam. Wygląda kolejny odcinek miał być, zapłaciłem już dla pana za napęd. No i... Wiecie, to miałem nawet dopiero na kolejny odcinek miało być zapłacone. Znaczy kupiliśmy pole, to już wy wiecie, bo kupiliśmy pole na odcinku. Dobra, włączamy. Kupiliśmy pole na odcinku. Ja już wam może pokażę, bo wy pewnie wiedzieć nie będziecie, o które pole chodzi. Kupiliśmy to 222 pole za 55 tysięcy. Jest to ile? 0 hektar pola. Generalnie tak, RCW sprzedajemy, tak jak gadaliśmy na poprzednim odcinku, jakieś kurde, nie no, spadkowych FPS-ów nie mam. Tak jak gadaliśmy na poprzednim odcinku, RCW sprzedajemy, ponieważ ciężko jest je załadować. Zaraz zobaczycie, jak załaduję je. Będę ładować, muszę opuszczać tak, że jak się mówi, prawie że wbijam tura w RCW. Prawie, że wbijam w RCW wapno, czy łyżkę. Więc ja już chyba trzeba złożyć, bo nie wiem w sumie szczerze. Ja już nie mam pomysłu, jak to robić, żeby się fajnie ładowało. Dobra, pomoc sobie wyłączamy i lecimy. Zawrócimy się, trochę wyjdziemy sąsiadowe. Więc no, niestety, jest dramat z tym RCW. Dobra, jeżeli w ogóle zaktualizowałem GPS-a, patrzcie, jak on szybko mi hamuje. Nawet hamulce już nie muszę, szczerze mówiąc, używać. Dobra, 60 sobie niech pyrka. To jest u niej normalne, odpalam sobie dżungirka. Dżungira właśnie zawiozłem do sąsiada tego i pożyczyłem od niego dżungirka. To jest 6RK z 6110, 130 koni, naprawdę fajny ciągnik. Ja będę chyba sam aż gustował w ten ciągnik. Jak kupimy Ursusa i po Ursusie jako kolejny ciągnik, to mi się wydaje, że takie dżungirka 130, bo tam chyba można dać jemu, to jest na najmniejszej konfiguracji, można jemu dać jeszcze więcej koni, więc ja się cieszę. Tur dżungierowski. Oczywiście, to widzicie, nie wiem czy teraz tym pierwszym razem wyjdzie. To mi widzicie, nie chcę. I o to mi chodzi, że nasypać to jest wyczyn. O, widzicie, jak załapię, to na szybie. O Jezu, wyjąłem pedały. Jak zasypię, to pójdzie szybko. A jeżeli, znaczy jak ktoś złapie trigger, to naprawdę szybko to idzie. A jeżeli ten dżungierek naprawdę wpadł mi w oko. Jakby to nie brzmiało. No i zapłaciłem za dżungirka, bo wiecie, dżungira już miałem jego odwieźć, to wszystko.
poza odcinkiem, no, a okazało się, że nie nagrałem, tak mówiąc, czysto, więc... No dramat, nagrywałem jeszcze raz, no ale może dobrze, bo tamto pole rozsiałem z rzepakiem, tam jest rozsiane, więc może dobrze, przynajmniej kolejne pole rozsieję, nie będę musiał samemu, tak w sumie nie rozsieję pewnie całego, no dawaj, już wysypałem, nie, więc no, przerąbanie jest ciężko tutaj wapno rozsiać, czy załadować, trzeba mieć wyczute, ja sam, o, widzicie? Więc to naprawdę jest powalone. Dobra, więc tutaj mamy około 20 ton, tak, już na pewno już parę ładnych łyżek zabrałem. Dobra, więc tutaj już tych 20 ton nie mam. Kurde, sam nie wiem nawet ile. Mamy już 5 minutek, więc takim kurde ładowaniem trochę was wiem, że trochę ponudzę. Ale niestety takie ładowanie nie jest. Chciałem pokazać, dlaczego sprzedajemy te RCW. Że ktoś naprawi, jeżeli jest jakieś naprawione RCW lepsze, które znacie, no to dajcie znać, no bo na pewno będę, no, nie raz jeszcze wapno ładował, woził. No, na dobrą sprawę, patrzałem na odcinku już, już teraz wam nie będę pokazywał, patrzałem na tym odcinku, Amazonka może będą wozić wapno, ale 18 metrów to jest raz, 2 to jest pyle, więc lepiej tym rozsiać, a w granulacie, niby można powiedzieć, że w granulacie, no tak, ale ja chciałem się pobawić RCW, jak wy wiecie, to ładnie, żeby było, no ale widzicie. Czekajcie, może wiecie co? Sprawdźmy ile ona ma, 200, więc już jest 100 kilo, więc już o 100 kilo walczyć nie będziemy, więc ruszamy i jedziemy. 100 kilo to już nie. Dobra, rozkładamy RCW. Drzwizom pilnimy, żeby nie stukały nam. No i dobra, nawracamy. Nie wiem, czemu tak ona kurde hamuje. To 60, to jest dramat. Dobra. Włączamy GPRS-a. Jak powinno być, no i załączamy i lecimy, oczywiście wszystko jest dawka, tak, 4,5 tony ustawiona. Jak to teraz przejdziemy, wiecie co, może teraz tą John Deere'kę tego zabierzemy, teraz jak sobie trochę wyjedźmy, o aż za, aż dobra, teraz jak to mamy machnąć, ten plac pewnie będzie bez wapna, tam już się mówi trudno, więc to włączmy tutaj, tak o, przejedźmy po wapnie nawet, szczerze mówiąc, tak o. Po wapni przejedźmy, dobra. Teraz tak, trzeba iść, chodźmy szybko, no kurde, że coś sobie jakieś zdjęcie machnę szybko. Coś pięknego tutaj ten dźwirek. Z tym o. No patrzcie, aż kurde, no nie mogę. Trzeba z czasem zdjęcie. Dobra, więc tak, dobra, cofamy. Może nie cofamy, tylko podjedźmy do przodu. Z tym dźwirkiem tak o sobie stańmy. Na razie i tak nic jemu tutaj nie będzie. Dobra. Cofamy teraz, no w wapno. Tak o, cofamy w wapno, dobra. I lecimy teraz tą, tutaj o ten przejazd machnijmy, żeby tutaj jakoś tym dźwigiem już było można sobie jeździć. Tak jak się chce. No nie wiem, czemu tak 60 szybko na kurde hamuje. Pobrałem tego nowego GPRS-a, jak to wy jak to polecaliście, znaczy polecaliście, też mówiliście, żebym zaktualizował w końcu. Dobra, włączamy. I jedziemy, jak to się mówi, z Bogiem. Dobra, tak szybko może wyrównajmy. Teraz włączmy GPS-a. Więc no. Coś ten GPS i kurde nam szwankuje. Tak chodzić powinienem jechać. Nie tak. Ile to ma 6 metrów, na razie są na 6 metrów. No troszkę teraz za bogato. A tam mnie w ogóle mijaka mi robiło, więc nie wiem co się stało. Zapisywanie, ok. GPS ustawiony na 6 metrów. No nie wiem, tutaj mam wszystko na powyłączane jakieś, jak sami widzicie, jakieś 0%, niska siła hamowania, nie wiem. To jest powyłączane, a czemu tak się dzieje, to ja nie wiem, że tak szybko hamuje. A więc zostanie nam, nie no, dwa pola nam zostaną. A to, które kupiliśmy za 55 tysięcy, będzie trzeba je nawieźć, zwapnować, ale nie wiem, czy ja w tym sezonie damy radę zwapnować, jak to wiem, jak to będzie, z pieniędzmi będziemy dobrze stać. Ale nie wiem, jak to będzie z czasem. To pole będzie trzeba zorać całe, bo tam oczywiście będę ten rów chciał zasypać. Ja go zasypię, ten rów. Choćby nie wiem co. To ja go zasypię. No i patrzcie, nie wiem czemu tak to zimie wychodzi. To nie wiem, no przesuwajmy sobie tego GPS-a. Bo ten GPS sobie nie radził z tym. Takim nad nakładem w razie czego. Dobra, włączamy sobie już. I łogi. No 60. Dostaję po garach. Ale na pewno ona już dużo pracy nie ma, siewnik dla niej został, rozsiewać,
No, z rozsiewaczem by miało ciężko, żebyśmy dorobili na ile obciążyć trochę większy. Tego parę tych klocków, jak to ja mówię. Nie wiem, czy będą to klocki, mówię, ale mówię. No, już mało ma pracę, a na pewno będzie robiła. Na pewno jeszcze nie jedną pracę będzie robiła. Nie mówię, że nie, jeszcze talerzówka jest mała, talerzować nią będzie można. No, troszkę talerzówką by miała ciężko, ale też nie ma co jej jakoś oszczędzać. Znaczy, no, oczywiście oszczędzać trzeba, żeby jak najdłużej została z nami, tak? Ale co? Ale jajco, w sumie nie to chciałem powiedzieć. Jednak też musi na siebie od. Kurde, no ja puściłem na ciutko gasa, już ona hamuje. Trzeba. Musi też ona na siebie zarabiać. W sumie już ona w tym gospodarstwie, które jak to się mówi. Dobra, teraz tak ostanę. W tym gospodarstwie, w którym ona robiła, bo ja je przejąłem po dziadkach, to naprawdę ona już zrobiła swoją robotę, więc ona już, jak to się mówi, może iść na emeryturę zasłużoną. Zasłużoną. Jeszcze miałem problemy z turem, nie wiem czemu. Wtedy w tym odcinku musiałem dwie pauzy robić. A teraz, jak widzicie, jakoś chyba załaduje to dość w miarę. Czy chodzi, bo w sumie tur jakoś mi górne sekcje jakby nie działały. Ja wiem, jak to wam wytłumaczyć, że jakby podnoszenie w to. Aha, czekajcie, wiecie co, może zamknijmy sobie tutaj klapę. Zamknijmy w klapę sobie w niej, w tym RCW, bo nie wiem, jak to w sumie działa w tym RCW już. Dobra, do przodu, teraz w dół, oczywiście. No i co, oczywiście nie chcę załadować. O! Jest, mamy to. Trzy łyżki wchodzą, tam po 900 coś kilo, więc 3 tony, jak to się mówi, mamy. Dobra, łogień, opuszczamy. Dobra, nie no, jeszcze wapno mamy, w sumie. Ojej, czekajcie, żebym kurde pomylił biegi. Zamiast dwójki to żebym czwórkę wrzucił. A, szczęście, tak dobrze, że tak może jeszcze tym właśnie sąsiadem muszę pogadać. Że mi załadował, bo ja pojadę, czy on w sumie ze mną pojedzie, sąsiad. Pojedzie ze mną i pojedziemy z ziemi trochę mi przywieźć na ten rów, który tam jest. O, jest, mamy to. Mamy to. Teraz z tej strony opuszczamy. O, dobrze jest. Dobra. Trochę taki skupiony jestem na tym ładunku, załadunku. O, ty, teraz to pierwszy raz tak mi się szybko udało, teraz jestem w szoku. No ale dobrze, no ten żnirek na pewno zawita do nas. Ty, gdzie jest jakiś joystick? Jestem joystickiem manewruję w tym. Nie wiem, nie. Pokazane, który. Ruszę. No ten żnirek, no na pewno on zawita do nas na gospodarstwo kiedyś. No może jakimś nie będzie. Znaczy na początek na pewno będzie gówno, ale jeżeli się to później rozwiniemy, to będzie takim pomocniczym czy oborowym czujnikiem. Czy właśnie, czekajcie, już chyba jest 100%, tak, 98, więc składamy. Może składamy, czekajcie, gdzie ja tam dojechałem. Ja tam dojechałem. Ja tego razu dziennikiem sobie odjadę. Tylko on na razie go postawia i dobra, gasimy go. Nie no, 60 też coś pięknego. Ale dobra, rozkładamy sobie, zamykamy drzwi. Rozkładamy tutaj, na przykład tak się wolno rozkłada, nie wybrało też się tak ten, ale to tak naprawdę szybciej to idzie, to rozkładanie i składanie niż farmingu, ale to już mniejsza z tym. Dobra, gdzie to było? Tutaj o było, no tak szybko chyba nie wiem, tego GPS-a już nie chcę. Szczerze mówiąc, dobra, włączamy sobie, załączamy GPS-a i ogień. No zaraz będziemy mieli, szczerze mówiąc, tutaj już skończone jeszcze dwa przejazdy, mi się wydaje, mamy ile? 14 minut, no i na tym polu przestaniemy. Dobra, taką sobie pojedziemy. Dobra, wsteczny. No ta 60. Wiem o to godzinę dopiero. Jakby się mówi, ja ją przerobiłem, bo oczywiście ja ją wyremontowałem. Czekajcie, więc przejdziemy, ten mijaczek machniemy. Ja tą 60 wyremontowałem. No i stawiałem nowy licznik, no i jakby licznik bije od nowa. Tam już powiedzieli, że ten licznik raz się przekręcił, no była kapitalka całej 60, więc ona teraz za prędko, jak to się mówi, nie wysiądzie. No pewnie kiedyś przyjdzie czas, że ją sprzedamy. Na pewno. Taki przyjdzie czas, że już ją będziemy żegnać, zamiast już witać, teraz ona będzie robiła jeszcze, tak, swoje rzeczy, to co trzeba.
O co trzeba? Jak widzicie, znowu się GPS, nie wiem, dziwnie ustawił. Ale teraz to cofniemy. O Jezu, zapomniałem wyłączyć rozsiewacza, no ale to już mieć z tym. Stawmy oczywiście z nakładem, bo nie wiem, co się dzieje z tym rozsiewaczem. Mamy 15 minut, no to będzie trochę dzisiaj dłuższy odcinek, wtedy był nawet krótszy, chyba 14 minutek. Ale już chcę po prostu rozsiać bez żadnych przerw, fajnie, że dzisiaj może i dobrze, że odcinek drugi raz nagrywam, bo nawet lepiej chyba wyszedł niż tamten, tam jakieś przerwy, miałem jakieś bugi. No, może żałuję, że nie zawiozłem na tym odcinku czwórki, nie wiedzieliście, jak odbieram John Deere'ka i odbieram John Deere'ka, jak czwórkę zawiozę, a John Deere odbieram, no trudno się mówi. Powiedział, że tym John Deere'kiem jak trzeba, to mi użyczy na czas, bo wie, że jaki dobry sąsiad, powiedział, że wie, że on tak tam pola nie ma, tylko remontuje, jest jakby jego, tak będzie sprzedawał, więc powiedział, że jeżeli potrzebuje coś orka, siewy, no to mogę go pożyczyć, no ale że nie mam żadnych maszyn pod tego John Deere'ka. Sędzia bym go przetestował, mam nadzieję, że kiedyś uśmiechnę się, może nie do sąsiada, bo on pewnie go sprzeda już za ten czas, ale uśmiechnę się do jakiegoś dealera, żeby oczywiście dali mi go na testy, czy jest w ogóle taka szansa dostać go na testy, bo jeżeli jest, no to mi się wydaje, że byśmy mogli go na testy wziąć z jakąś maszynką, już maszynkę tam już bym dobrał, jakoś wypożyczymy jakoś, tak? Już nie będziemy sępić, ale jeżeli dostaniemy jakiś fajny zestaw, zależy kiedy też będziemy brać, ten ciągnik na testy, no na razie trzeba Ursusa kupić jakiegoś większego. No bo ten John Deere to byłoby za szybko, niby byłoby dobrze, ale za szybko. No zaraz, napiszcie, czy kupujemy wpierw Ursusa, czy John Deere'a. Co uważacie wpierw kupić, dajcie znać, co kupujemy wpierw. Ja z chęcią poczytam komentarze. Mamy 16 minutkę, 17, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że jakiś odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, czem do następnego i cześć.